Kurion było jednym z najstarszych starożytnych miast na Cyprze, a jego początki sięgają XII wieku przed naszą erą. Dom Eustoliosa składający się z kompleksu łaźni i sal z podłogowymi mozaikami. Ta dawna rzymska willa jest pięknie położona na wysokim nadmorskim klifie. Poniżej willi Eustoliosa znajduje się częściowo zrekonstruowany grecko-rzymski teatr z II wieku przed naszą erą, później znacznie rozbudowany, tak że mógł pomieścić 3,5 tysiąca widzów. Miasto Kurion przeżywało swój rozkwit w okresie rzymskim i na początku okresu bizantyjskiego. W 365 roku naszej ery uległo zniszczeniu w wyniku trzęsienia ziemi. Dzieła zniszczenia dopełniły późniejsze najazdy Arabów w VII wieku. Ruiny sąsiadują z malowniczymi klifami.